podpisaliśmy kolejną umowę na przebudowę mostu w miejscowości Wysokie w ciągu drogi powiatowej numer 1114. Firmą wykonującą roboty będzie firma Budrex z Białegostoku. Koszt inwestycji robót budowlanych wynosi 12 milionów 600, z tego 50% otrzymaliśmy dofinansowanie z rezerwy ministra infrastruktury. Razem z dojazdami o długości do 1 km. Prace powinny się zamknąć do 15 grudnia tego roku. Wykonawca planuje objazd, jeszcze co prawda nie jest uzgodniony którędy, ale na pewno będą utrudnienia. Będą mieszkańcy musieli się liczyć z tym, że będą musieli nadłożyć troszeczkę drogi. Ale zawsze musi być gorzej, żeby mogło być lepiej. Teraz ten most, który mamy, ma długość 40 metrów, a powstanie most o długości 50 metrów i szerokości 13 metrów, bo w ciągu drogi planujemy też budowę ścieżki rowerowej. Opracowujemy dokumentację na przebudowę mostów i no to wiąże się, jeśli jest bardzo duży koszt, no to staramy się pozyskać dofinansowanie. Przy mniejszych robotach jakieś drobne naprawy to z własnych środków wykonujemy. Możemy zdradzić, który most być może będzie kolejny? Znaczy nie wiemy, który, ale mamy dokumentację na most w Dołdze. Jest w trakcie opracowania dokumentacja na most przy Kłodzie Dużej, w ciągu drogi tam, gdzie robiliśmy niedawno most w Perkowicach. Na dalszym odcinku jest też przewidziany most, ten drewniany, który no, jest w złym stanie. Mosty mają to do siebie, że są porozrzucane po całym kraju i dlatego trzeba budować i remontować tam, gdzie akurat ogłoszone są przetargi. Domyślam się w takim razie, że firma z Białegostoku buduje te mosty w całej Polsce. No może nie w całej Polsce, ale obracamy się na ścianie wschodniej, czyli wchodzimy w Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie i tutaj w dół w Lubelskie, czy w bok troszeczkę Mazowieckie. Wasze prace już są znane, mało tego, już pracujecie na terenie powiatu bielskiego. Most w Czosnówce jest w waszym wykonaniu. Tak, nazwijmy, dodałbym nawet, że nie tylko most, bo ta kładka, która jest jakby obok, pieszo-rowerowa i remont tego mostu w Czosnówce, to jest jakby pierwsze nasze zadanie na tym terenie i jak widać nie ostatnie. Prace przy moście w Wysokim, Wysokie Rudniki, kierowcy muszą się przygotować na utrudnienia. Zdecydowanie tak, a tak najprawdziwiej to kierowcy muszą się uzbroić w to, że będą musieli jeździć objazdem, bo droga Wysokie Puchacze, ten odcinek, tu gdzie jest most, będzie zamknięta. Będziemy tak robili, ponieważ no nie ma możliwości rozebrania starego obiektu i wybudowania w to miejsce nowego bez zamknięcia drogi. Warto również dodać, że czasu jest niewiele. Do końca grudnia ten most ma już stać. No tak, to jest wyzwanie. To 15 grudnia tego roku i puszczenie ruchu, także mamy pół roku. No ale lubimy takie wyzwania.